Cześć, tu Jaromir. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z gry Xenonauts 2. Kontynuujemy jeszcze nasz Milestone 4. No i co, czekamy aż tu latająca trumna wróci. UFO Obserwator to ostatnio był. Właśnie tak, tak. Praktycznie nie ma pancerza, bo rozwija duże prędkości, nie mogą dogonić go. Okej. Okay. No dobra. Elektronika obcych. Broń plazmowa. Wow. Ale na razie robimy ładunki wybuchowe, które zaraz będziemy mieli. Tutaj jeszcze robimy pancerz strażnik. Tu mamy... Czy coś można kogoś zrekrutować? Powiedzmy punkty życia. 59 jednostki czasu. 58. A tu bardzo identyczne prawie te zdjęcia. A ciekaw jestem, czy Xenonautsów da się tak modować na przykład, żeby swoje własne ikonki postaci podadować. Bo to by było fajne, jakby się dało na przykład takie zdjęcie. Bo można byłoby zrobić taką serię na przykład z Milestone 5, gdzie byście podsyłali po prostu jakieś, no może nie swoje zdjęcia faktyczne, ale jakąś ikonkę, jakieś coś wymyślone skądś. Chociaż... Kurczę, to też jest trochę śliska sprawa, bo jak ktoś wybierze coś, co jest prawnie chronione gdzieś z internetu, no to ja nie mam tego jak zweryfikować, a mnie pociągną do odpowiedzialności, że tego używam. Więc może to nie jest najlepszy pomysł. Dobra, to taka dygresja. O, ale tu jest 38. No tak co miesiąc się niby odnawiają, więc zobacz, tak pisaliście. Co, czekamy na razie, co się wydarzy. Chociaż, o właśnie, akurat jest raport księgowy, koniec miesiąca. Ta Azja, no właśnie, zamknij. Więc teraz powinni być żołnierze nowi, rekruci, punkty życia, cyk. Czyli o, już się tu poprawia troszeczkę. Rachel można by wziąć, ma całkiem niezłe, no siłę słabą, ale na strzelca to jak najbardziej. Nie wiem, czy snajperów nie mamy za mało, ale punkty życia... Chociaż punkty życia jednostki czasu z mniejszą troszeczkę celnością to się bardziej pasują na kogoś frontline z przodu, kto operuje. A na przykład z celnością dodatkowo, no najwięcej ma Dieter, ale tak mało punktów życia tutaj, żebym też nie ryzykował. To jest jeszcze gorzej niż tak, czerwone. No szału nie ma, bym powiedział. Siła to na jakiegoś grenadiera czy kogoś. Można by w sumie zrekrutować paru żołnierzy i wysłać do tamtej bazy. Niech oni sobie na razie tam będą. Bo wydaje mi się, że nie ma co już robić rekrutacji widzów, bo wydaje mi się, że no, jest jakieś opóźnienie z Milestone 5. Przynajmniej taki był news gdzieś na początku listopada. No ale myślę, że oni wkrótce, może w tym roku się uda, żeby to zrobili. Ten Milestone 5, więc można by wtedy startować z taką serią, gdzie można by zrobić pełnoprawną rekrutację, a nie tak troszkę jak ja zrobiłem na dziko. Jednostki czasu, punkty życia. Tu jest troszkę, tak bym powiedział. Dobra, weźmy czterech żołnierzy. Może nawet pięcioro. 2, 4, 5 osób. 100 tysięcy. Akurat nam wystarczy tutaj przestrzeni mieszkalnej. Jak oni przyjdą, to ich... A, mogłem od razu do tamtej bazy zrekrutować. No dobra, za późno. W ogóle jak jest z naszymi bazami? Przestrzeń treningową. To tutaj w zasadzie buduje się co? Bateria pocisków. Przestrzeń treningowa jest 0. Warto by tu dawać jednak przestrzeń centrum treningowe. Bo dzięki temu oni, co prawda 20 dni, mogłem to wcześniej zrobić, dzięki temu oni będą mogli tutaj no, kombinować troszeczkę, ćwiczyć i się rozwijać. Natomiast w tej bazie... Aha, mieliśmy... Wiem, co mieliśmy robić. Tylko czy my możemy w tym momencie już zacząć robić nowy statek powietrzny? No możemy, tylko nie mamy miejsca.
Więc można by jednego Urwisa, drugiego na przykład, przetransferować do aligatora. A tu, jak skończymy, to już za dwa dni możemy zacząć robić myśliwiec przechwytujący Phantom. Jednaście dni. Nawet nie wiem, czy bym nie chciał go mieć wcześniej. Ale skończmy może ten pancerz strażnik jeszcze. Ładunki z Alenium. Bardzo dobrze. Granat z Alenium, wyrzutnia rakiet. Ojejku, to dopiero trzeba głowice bojowe, to dopiero trzeba dalej rozbijać to. Kurka, flaszka. Elektronika obcych. Oho. Ulepszenia. Broń plazmowa też mi się przydała. Lasery ciężkie. Teleportacja. No nie, no to weźmy broń plazmową, spróbujmy. Rozpocznij badania. A resztę to my musimy tutaj dopiero zrobić, nie? Ulepszenia bazy nie. Broń powietrzna. Głowice bojowe z Alenium. To też kolejny projekt, który powinien pójść, żeby wzmocnić nasze te broń. Wyposażenie. Granat z Alenium. To jest następna rzecz. No, trochę to potrwa. No ale musimy mieć już. To są takie rzeczy, które wypadałoby mieć już na tym etapie. Albo jakieś dwa miesiące temu. Dobra, pancerz strażnik jest ok. Pokaż ekran personelu. Rachel, Antony. Dobrze. Gdzie oni są? Aha, oni się teraz niestety tutaj tak skitrali, że teraz to ja już nie wiem, kto jest kto. Simon to była chyba nowsza. Simon. Rachel. Ci się leczą, to nie. Gamdi. Mazur. Raz, dwa, trzy, cztery. I jeszcze chyba jedna osoba była. Antony Webb chyba. I ich można by przesłać do aligatora. Czy coś powinniśmy tam jeszcze wysłać? Z nowych broni i tak nie mamy nic. Praktycznie rzecz biorąc. Pancerze można by jakieś wysłać. Ile my mamy pancerzy? Paralizator. Pancerz strażnik, pancerz protektor. To są dwa nadmiarowe. Protektor to jest ten lepszy, bo już mi się pomieszało w tym momencie. Strażnik to jest armor 15, armor 8. Dobra, strażnik to są te lepsze, protektory to są te gorsze. Więc mamy nadmiar dwóch pancerzy. Może tak, zróbmy tarczownik 15, strażnik. Tutaj można by dać jakiegoś szturmowca, niech będzie Miami. I też niech będzie pancerz strażnik. Jeden szturmowiec, może jeden wystarczy. Kto jeszcze do przodu będzie gdzieś łaził? El Loco chyba też łazi do przodu, więc dostanie strażnika. Więc mamy czterech strażników i reszta ma protektory, tak? Więc zostaje nam pancerz protektor 3. Można, nie chcę sprzedać, przenieść przedmioty. Wieżyczka strażnicza do aligatora. Tam może być, bo tam miała być. Przyspieszony karabin, strzelba to raczej nie. Pancerz protektor. Możemy przynajmniej... Dobra, no przynajmniej niech mają tam, prześlij przedmioty. Pokaż tego. Mamy coś nowego? Nie mamy nic nowego. Dobra, przybył na miejsce, więc jest. Reszta czekamy, co się tu wydarzy. Czterech jeleni, czy pięcioro jeleni broni tamtą bazę. Jeszcze dwa pancerze by się im przydało. Aligator, bateria pocisków, dobra. Baterie pocisków zostały zrobione.
tu w zasadzie jedną osobę można by jeszcze przetransferować w sumie. Przenieść żołnierzy. No właśnie, kto tu jest z takich nienazwanych? Nilo chyba nie jest, no, tarczownik. Aha, tylko że on się leczy, ale tam się też może leczyć. Albo Olga. To są wszystko tarczownicy. Dobra, przenieść żołnierzy do Argiatora. Bo w ten sposób mamy tutaj już przestrzeń treningową idealnie zagospodarowaną. Thanos się co prawda będzie lepiej, wolniej leczył, ale jakoś się wyleczy. Już nie jest taki chory i ten niedołężny. Terror Side. O! Zachodnie masto, panik level. No to dobra, wyślij drużynę bojową. No to co mamy zrobić? Wyślij statek powietrzny. Dobra, no to na razie tak może zostać, nie? Tylko zaraz, tarczownik, ty masz 86 na 95, to ty już sobie możesz coś nowego wziąć. Ale może tak, broń. Masz granat taki, to weź sobie jeszcze jeden taki, bo te się bardzo przydają. Chociaż wy powinniście zamiast tego mieć heavy armor. Wow. A bez tego... Nie, heavy armor, nie jesteś jeszcze na tyle silny, żeby to nosić. To będziesz tak nosił. Szturmowiec. Nie. To ty se weź lepszą broń. Ta. Tego patyczaka nie wiem, czy potrzebujesz, ale właśnie nie wiem, czy... Jakbyśmy coś chcieli ogłuszyć kogoś, to przynajmniej mamy jakąkolwiek możliwość. Reszta jest ok. Granatów masz tu od groma, to nie macie co przeciążać. Ty masz, co masz. Grenadier, no ty masz co masz. Ile to waży? 16. No to jeszcze trochę musisz poćwiczyć, zanim ten. Zanim będziesz mógł więcej nosić takich rzeczy. Ty masz jedną broń, ty masz taką broń, lepsze tarcze macie. Dobra. Heavy armor nie jesteś w stanie. Grenadier, strzelec. Tak. Strzelec, tak. Ale zaraz, przecież my mamy dwa karabiny laserowe. To kto skitrał tego, ten karabin laserowy? Ale my i tak pobieramy aktualnie, nie? Karabin laserowy, aha, bo dobra, są dwa karabiny laserowe, jeden karabin przyspieszony, snajper ma snajperkę. Pozycje żołnierzy, snajper, strzelec, szturmowiec, ciężko, grenadier, ciężkozbrojny, pyk, strzelec. Dobra. Wszystko? Wszyscy mają? Nikt nie zapomniał, kurde, niczego? Piankę do golenia wzięli, podpaski wzięli, no to sru. Ach kurczę, akurat w nocy będziemy, a mniejsza z tym. I tak dostaniemy w kość. A to znowu te bomby, kurde. Każda ocalała bomba obcych zapewnia 5 jednostek galeniem. Whatever. Terror z pianką do golenia. Nas czeka. Chociaż może obcy nie używają pianki do golenia. Kto ich tam wie? Noc. Oczywiście, że noc. No jak żeby inaczej. Kurde, mogłem troszkę poczekać. Halo, panie, obróć się na tą stronę, a ty się obróć na tą stronę. Jak tu mamy z mapą? Kurde, jesteśmy tak trochę... Tu jest końcówka, więc tu nie ma nikogo. Tam ziomal jest taki. Więc panie ziomal, dobra, ty idziesz tutaj.
samochód jakiś jest. A żołnierz jest nawet. To mamy w ogóle, kurde. Ty masz co? Przyspieszony karabin. Masz jakieś szanse na trafienie? No możesz trafić w samochód, kurde. Dobra, bo jeszcze on nas w ogóle nie widzi. Jakiś taki ślepo, ślepy jest. Ach, ławeczka ci przeszkadza, kurde, naprawdę. Dobrze, że to nie są ci, co hipnotyzują. Naprawdę nie lubisz tej ławeczki, kurde. Ech. Panie. O kurde. Ale miałeś fuksa, kurde, Majama. Za to do... Aha, dobra, dostał ktoś? Nikt nie dostał. Ale miałeś fuksa, kurcze. Po prostu ja cię dziękuję. Dobra, kogo my tu mamy? Ty to, ja wiem, że chciałbyś tym rakietką, kurde, tutaj. Czy jesteś w stanie stąd w niego strzelać? Dobra, tylko sobie w samochód nie traf. Dobra. Jakoś żeś tam trafił. Siup. Weź tu kolegę jednak trochę. Ogarnij, bo on tak stoi, kurczę, na widoku. Dobra. Co się kryje po drugiej stronie? Po drugiej stronie kryje się całe nic. Zabezpiecz teren walki poprzez likwidację wszystkich wrogów. No to cóż możemy powiedzieć na to? No, to zabezpieczamy, no. Tam jest jakiś ziomal. Snajper. Dobra, ryzykownie. Fizyk, ryzyk. Ty rzucasz tam. Oho, no, żeś dopiero teraz goś zauważył, naprawdę. Dobra, niech ci będzie. Tu nie ma nikogo, ale jeszcze dla pewności nie ma nikogo. Dobra, ty też nic nie zrobisz, ty nic nie zrobisz. Tu jeszcze mamy kolegę, który powinien tak naprawdę stanąć sobie gdzieś w jakimś miejscu fajnym. A, jeszcze jeden się tam czai, kurde. Ta się czai, kurde. I oni mają takie bronie, kurde, nie wiem co to jest, ale mi się to bardzo nie podoba. To mi się bardzo nie podoba. Może to było zbyt ryzykowne, żeby tak ładować. A tu jesteś w stanie 93%, a tam? Nie, tu jesteś w stanie 93% w to miejsce, kurde, walnąć. Plup. Dostał po ryju trochę. Oho. 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 Dobra, to są ludzie na razie. Oho. Tu jest ich dużo. Trzy przynajmniej, a i tam jeszcze kilkoro. O kurde, ktoś się chyba wysadził w powietrze. O nie, nienawidzę tych dziadów.
Weź mi tu, przestań strzelać do mnie. Ło kurde, tu jeszcze jaki jest ziomal. Bardzo mi się to nie podoba. O, a co to za ziomal? O. Powiedział Jaromir. Chcesz w ryj? No wiesz co? Z takiego bliska go nie trafiłeś. Dobra, czy ty jesteś w stanie go z tego obrzyna tu potraktować ładnie? Czekaj, bo nie widzę, bo mi palma zasłania. Kucnij. A, nie możesz już kucnąć, nie możesz nic zrobić. Kurde. To teraz mówisz. Dobra. Tu jest flanka zabezpieczona. Natomiast tu mi się bardzo nie podoba, bo ten się zawsze dupą odwraca do nas. Znaczy, z tyłu ma, że tak powiem, fajnie go trafić, ale jak się odwróci do nas, to nie jest za dobrze. No i oczywiście, kurczę, niewiele możemy tu zrobić. Po ryju. Dobrze byłoby się chyba jednak troszkę wycofać. Odrobinę. No właśnie, ciebie też tu widzą, więc to nie jest, kurde, idealne miejsce. Tam naprawdę nie jesteś w stanie, kurczę, walnąć. 60%. Fajnie by było, jakbyś tam, kurde, te 61% trafił. Właśnie, żeś nie trafił, kurde. To nie jest dobre. Czy ty jesteś w stanie tym rzucić jeszcze stąd, kurde, odejść gdzieś? Dobra, trochę dostał po ryju. Nie wiem, czy to was osłoni bardzo, ale nie mam za bardzo tu wyjścia. Tylko nie trafisz. Ktoś może go tam trafić? Ziomala jednego. Dobra, jeden przynajmniej padł. Kurczę. Ryzyk. Panie, będziesz mnie tu osłaniał z tej strony. Nie dorzucisz tam? Naprawdę? Coś ciebie za gość, co nie możesz tam dorzucić? No dobra, to stój tam. Coś mi się to bardzo nie podoba. Dobra, ty z tą siłą ognia, to dobrze by było, żebyś gdzieś był w jakimś, kurde, pobliżu. Może na razie tu. Aha. Na tą stronę sprawdzaj. Dobra, teraz dostaniemy po ryju pewnie. Tam ich za dużo jest. O, dobra, żołnierz poszedł jako jeleń do przodu. O, tylko że z przodu to niewiele zrobisz temu. Oho, kurde, idą. No, no. Tamten w ogóle stwierdził, że... żołnierze, kurde, se radzą. Tu załatwił gościa.
Czemu odnoszę wrażenie, że mamy za słabą broń? O kurde, ten go dopiero walnął. To jest ten taki... Czemu odnoszę wrażenie, że mamy za słabą broń? Co? Jak tu podejść w ogóle do tego miejsca? Żeby nie dostać za bardzo po ryju. No tam mogą, kurczę, do nas strzelać jak do kaczki. Gdzie my mamy... Ty jesteś z tą tarczą. Jakbyś podszedł tam... Aha, tak, możesz tylko iść naokoło. Naprawdę? Nie masz lepszego, lepszej drogi? No widzisz kogoś. A, ten gość. Tego gościa trzeba by w jakiś sposób, nie wiem jeszcze w jaki, trafić. Tu go nie trafisz, kurde. Musiałbyś z tej strony być, a z tej strony jest kto inny. 37% szans. A, mogłem kucnąć. O właśnie, bałem się, że tej hipnotyzacji. No dobra. Ty już masz prawie tarczę rozwaloną. Dobra, ty musisz... Trzydzieści... Dobra, ty... No nie wiem, jak to tu zrobić. Dobra. Potrzebujemy tam więcej ludzi, kurde. Musicie się do tego autobusu tam zbliżyć jakoś. Co prawda lewą flankę mamy, kurczę, tego, no ale... Słabą. Naprawdę? Dobra. Tak średnio na jeża to wszystko wyszło, no ale okej. Oni mają nas na hita niestety, więc coś czuję, że dużo ludzi nie przeżyje. O-o. Dobra, trafił w słupek. Dobra. Tu jeden, tu drugi, tam trzeci. Ten jest groźny, bo on ma jakieś nie wiadomo co. Dobra. Żyjemy jakimś dziwnym trafem. No trochę ci tarczę rozwalił. Nie wiem, co gość ma, ale trzeba mu po ryju dać, kurde, koniecznie. 93, kurde, ty lepiej wiesz co, a stąd jesteś w stanie na przykład go 97. To ty se stań lepiej tu, kurcze, kucnij. I gościa masz na 100% teraz. Tu cię zahipnotyzuję, ale i tak będziesz miał 0 punktów, więc... Jak to pod kontrolą obcych? Ło kurde, jego przejęli w ogóle. Ale ma 0 punktów życia, więc... ruchu, więc... Okej. Dobra. To trzeba gościa tu na pewno, kurde, coś mu zrobić. Krzywdę najlepiej. Jakby mu tu zrobić krzywdę? No, by nie temu miałeś zrobić krzywdę.
Znowu cię zahipnotyzuję. Łopanie. No ty możesz tego, kurczę, zdjąć. Teoretycznie, ale szkoda, że tego nie masz, kurde, na zdjęcie. Chyba, że stąd masz. Stąd masz na 100% gościa. Dobra, ty jesteś już odhipnotyzowany, bardzo fajnie. Dobra. Janko, super. Tylko teraz, no właśnie, teraz jest tu pytanie, co zrobić z tymi dwoma. Jeszcze ciebie mamy, więc spokojnie. Mamy tu jeszcze pewne opcje. 74%. Dobra. Dobra, jeszcze dasz rady coś zrobić z nim? Nie bardzo. Masz 25 punktów ruchu. Kurde, nic nie zrobisz. Oprócz strzelania z pistoletu. Ty już nie potrafisz rzucać tak za bardzo. Właśnie nie wiem, strzelać czy rzucać granatami, to jest pytanie. A w ogóle nie pamiętam, czy oni mają celność. Czy my im robimy coś złego tymi granatami, czy nie? Robimy mu im trochę złego. Jeden granat i będzie po nim. Ta. O to dokładnie chodziło. Przy nim był takim granatem błyskowym. Niech mu się rozstroi coś w oczach trochę. A reszta. On będzie do ciebie strzelał. Trochę jesteś tak bokiem wystawiony, ale może nie trafi, kurde. Nie wiem, zobaczymy. Kogo jeszcze mamy? Ciebie jeszcze mamy, ale ty wiele tu nie zrobisz. Poza tym boję się tam dalej gdzieś podchodzić, no bo teoretycznie mógłbyś coś tu strzelać. Co ty idź? Kurde, no boję się ciebie tam wysyłać, kurde. Więc zostań tutaj, tylko walnij tam flarami. Kogo tu jeszcze mamy? A, jeszcze ciebie mamy tutaj, okej. Okay, dobra. Masz tarczę prawie na zero, ale... Co możesz zrobić? G możesz zrobić. Oho. Oho. A nie, to jest sojusznicza aktywność. Dobra, to jeszcze ziomale jakieś żyją. Au. 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 Ktoś tam ranny jest. Ten jeden z gości. Widzę, ranny jest, ledwo żyje. Tam jeden granat i kurde, będzie fajnie. Jeden granat. Ty akurat nie masz granatów. Ty masz granat. Tylko pytanie, jak daleko od nim dorzucisz. Tak słabo trochę. A stąd? 38. Tu ci zostanie 38. 41. Jakbyś nie musiał omijać, to może dalej podejdziesz. Trochę ryzykowne to, co robię, ale cel uświęca środki. Naprawdę? Jeszcze, kurde, dwa pola, żebyś podszedł. Och, ci braknie, kurczę. Braknie ci, kurczę, no. Ale jednego przynajmniej załatwisz.
Dobra, to zobaczymy. Ty możesz co najwyżej takim... Może flashbangiem ich potraktuj, kurczę. Też nie jesteś w stanie. Bo... Nawet jak ich nie... Tego trzeba też... no, pogadać z nim. Jakoś. Czy ty jesteś w stanie z gościem pogadać? Tak. Dobra, dostał raz w ryj. Czy ty jesteś w stanie, żeby dostał drugi raz w ryj? Tak. Kurde, dwa razy w ryj i jeszcze żyje? Och, kurczę. Dwa razy w ryj i jeszcze żyje. Ty masz ile potrzebujesz? 35 na strzał. Nie no, ty... Time units więcej potrzebujesz. Jeszcze żyje, gościu? Co za twardziel. Dobra, to musimy to zrobić tak. Ten granat... W sumie 8 punktów życia, jakbyś go raz trafił, to by wystarczyło. Wszelki wypadek walnij im... Tak. Tak na wszelki wypadek. No ty albo rzucisz, albo kurde strzelisz. To jest pytanie, co powinieneś zrobić. No ty raczej musisz kurde tego gościa... 100% masz tu, ale czy go obejmie to? Chyba go obejmie. Nie widzę dokładnie. Może tak, zobaczmy. Dobra, dostanie po ryju. Kucaj tu lepiej. Tu jeszcze mamy parę osób. Kurde, dobra, trudno. Jednego przynajmniej załatwisz. Chociaż ten granat by się przydało zostawić. A ty jak masz tutaj z widocznością na tych ziomali? Stąd? Stąd masz 37 na tamten. Tu by snajper był najlepszy. A, czekaj, kurde. Żebym ja tu nie spaścił w sprawę. Stąd możesz strzelić, ale tu będziesz otwarty. Tu masz 55% szans. Wiesz co? Spróbuj tu gościa zdjąć. Co on tam ma? 3 punkty życia tylko? Aha. No to nie fajnie się zrobiło. No tu nie przeładujemy na razie. Dobra, wiesz co? Trudno. Musisz tym granatem tam walnąć. Kurczę, jakby ci... Jeden krok. Brakło. Dobra, snajper. Kurczę, no nie jesteś w stanie za bardzo tutaj stąd strzelać, bo masz 20% trafić na kolegę i 73, żeby... Ale wiesz co, i tak tu stań. 80%. Ja bym zaryzykował. No właśnie. I wszyscy mają teraz do przeładowania niestety broń. Dobra, ty jesteś jeszcze potrzebny. Kurde.
Dobra, mam nadzieję, że teraz nikt nie zginie. Czy może i zginie, no ale trudno. Musimy jakoś przecierpieć to i trochę żeśmy tutaj już ich rozwalili. O kurde, jeszcze jest jeden dziubank. Tu jest jeszcze jeden. Ile ich tam jest z tamtej strony? Dobra, ten przygwoździł. Dobra, ranny jest. Jeju, 40 minut mamy. Nie wiem, czy nie zrobić... kurczę, time, bo... No nic, dobra, jeszcze spróbujemy. Dobra, ty musisz... Aha, ty musisz... Ty gówno zrobisz. Reload. Ale masz 100%, dobra. No ale jeszcze jeden strzał ci brakło. Dobre i to. Ty możesz tego trafić na 100%. To tak, to na 100%, ale masz 20% szans, że tego trafisz. Dobra, zdejmij gościa. Kurde. O, Sekton się wkurzył. Zabił, kurde! Zginął ktoś, kurcze, no! Panie, kurde, pitolony Sekton! Dziadu patentowany! Ja się też wkurzę. Aha, i przygwoździłeś sobie kolegę. Dobra. Brawo ty. Nie wiem, kto zginął. Mirek. No trudno, no ale to był nieszczęśliwy wypadek przy pracy. Czy ty możesz stąd teraz gdzieś tu przejść? Ty masz 0 punktów ruchu niestety. Będziesz ostrzeliwany, ale tarczę masz jeszcze w miarę okej. Okay. Ty się schowasz. A, ty się też już nie schowasz. Kurde. Ale żeś, kurczę, narobił. To nie wygląda dobrze. Czy ty jesteś w stanie tam podbiec? Tak, ale jak ktoś będzie z tej strony, to będzie lipa. A tu? Ryzyk. Nie mamy wyjścia. Ale to nieszczęśliwy po prostu był tu strzał. Oho. Dobra, ale inaczej, dobra, ku chwale ziemi. 36% szans masz naprawdę tylko na trafienie. Dobra, wy z tymi pistoletami to się wiele nie zrobicie. Weźcie tam, rozświetlicie troszkę to. Ty jesteś daleko, więc nawet jak ściągniesz na siebie ogień... ...36% szans. Gość za daleko jest. Dobra, robiłeś co mogłeś. Snajper. Ładnie. No właśnie, ty sobie troszkę źle stoisz, ale zaraz coś tu z tym zrobimy. Ktoś ma jeszcze jakiś ładny granat albo coś? Czy ty jesteś w stanie stąd oddać strzał? Albo stąd? Oddać strzał i jeszcze uciec? Pierdzielić to! Zabiłeś mi kumpla! Aha, tak to robisz, co? 24. Pięćdziesiąt szans. Pach, kurde. To te laserowe tylko mają...
ten problem, że no właśnie. Czy to działa na tych? Nie działa, a poza tym i tak nie mamy możliwości strzelania tutaj. Ech, ty masz co? Jesteś w stanie tam trafić coś? Cokolwiek? Kurde. Tutaj to nie jest dobre, żebyś był. Naprawdę stąd nie jesteś w stanie trafić też? Czemu nie jesteś w stanie tam... Albo ci przeszkadza ten... Dobra, musimy to jakoś przetrwać. Wy macie jeszcze troszkę tarczy. Ale kurczę, ta tarcza, nie wiem. Nie wiem, jak to zrobić. Ty idź tu. Coś czuję, że teraz będzie kiepsko. Jeszcze przynajmniej macie te tarcze. Oho. Jeszcze tam jest, są jakieś ziomale. Dobra. Nie udało mu się. Gdzieś ty tam poszedł? O. Ty z kubańcu. Dobra, Mike S. Załatwiłeś tam. Ten się dziabąk tutaj kurna schował. Myślę, że ci to coś kurczę pomoże, gościu. 65. Myślisz, że ci to kurde coś pomoże? No, co ty nie powiesz, że zauważono wroga, kurczę. Pewnie, że zauważono wroga. To jest trochę lipnie. Możesz jeszcze jeden strzał oddać, ale głowy bym nie dał uciąć, że to coś będzie dobrego. O! Jeden, no niestety zginęła tylko jedna osoba. Kurczę, ale to był niefart. No wpadł w szał. Wpadł dziadę w szał. I klops. Niech to kaczka kopnie, no. Taki pech. To była trudna misja. A nie, przetrwał! Ocaleniec! No dobra, nasi są niezniszczalni! Zabici obcy 12, straceni ksenonauci miejscowi, uratowanych 4 miejscowych. Obcy stowi, broń plazmowa, wzmacniacz psioniczny, ciało, cyberdrom. Huh! Dzięki za obejrzenie kolejnego odcinka, mam nadzieję, że emocjonującego. Do zobaczenia. Zobaczymy, mam nadzieję, może w Milestone 5, a może nie. Może dalej jeszcze w Milestone 4. Trzymajcie się, cześć.